Siemaneczko, z tej strony Jobak, witam Was dzisiaj w takim krótszym filmiku, mianowicie to będzie taka historyjka pewnej transakcji na Allegro. Jakiś czas temu, około 3-4 miesięcy temu, wystawiłem na sprzedaż na Allegro oczywiście kartę graficzną Gainward GTX 260, ta wersja dwuwentylatorowa, mniejsza o to. Karta oczywiście była niesprawna, wyświetlała artefakty, oczywiście napisałem w ogłoszeniu całą prawdę, jak to tam wygląda z tą kartą. Kartę, jak już wcześniej wspomniałem, wystawiłem za 20 zł. No i po paru dniach dostałem maila, że przedmiot został sprzedany, bla bla bla, kupił tam użytkownik, jakiś tam użytkownik. Czekałem na wpłatę pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień. Po tygodniu zorientowałem się, że coś musi być nie tak i albo padłem ofiarą jakiegoś naciągacza, albo po prostu jakiegoś śmieszka, który kupił ode mnie kartę, a za nią nie zapłacił. Wszedłem na profil tego użytkownika, oczywiście konto junior, i znalazłem tam numer telefonu kontaktowy. Wybrałem go, ale niestety numer, dostałem informację, że numer nie istnieje. Stwierdziłem, że nie będę płakać z powodu prowizji, tam to było kilkanaście groszy, więc sprawę puściłem tak mimochodem, przez palce. Po kilku dniach, dzień, dwa to było, postanowiłem poszukać kilku okazji na OLX-ie w mojej okolicy. Jakieś karty graficzne, już nie pamiętam co dokładnie, ale wiem, że przeglądając ogłoszenia trafiłem na zdjęcia mojej karty graficznej, którą ktoś wystawił na swoim koncie i podprowadził moje zdjęcia. Nie dość, że kartę, tak zakładam, że osoba, która kupiła ode mnie tą kartę, też ją wystawiła na swoim OLX-ie i po prostu chciała mi za nią zapłacić dopiero wtedy, jak ona ją sprzeda. Takie jest moje rozumowanie. W każdym razie kupił ode mnie kartę, nie zapłacił za nią, podprowadził moje zdjęcia i wystawił kartę 4 razy drożej, za 80 zł. Już Wam pokazuję opis. Witam, na sprzedaż karta w stanie nieznanym, ponieważ obecnie nie ma możliwości jej sprawdzenia, nie przyjmuję zwrotów, kartę wysyłam porządnie zabezpieczoną. To był użytkownik Bartosz, czyli dosłownie takie same imię widniało na Allegro. Postanowiłem do faceta zadzwonić. Oczywiście odebrał chłopiec, no w wieku może gimnazjalnym, no nie brzmiał zbyt dojrzale. Zapewniał, że nie jest w stanie być w domu, kiedy ktoś chce odebrać tą przesyłkę osobiście. W grę wchodzi tylko wysyłka po przedpłacie lub wysyłka pobraniowa. I że karta prawdopodobnie jest sprawna, ale leży na strychu i nie ma jak jej sprawdzić. To była taka luźna rozmowa. Po chwili napomniałem, czemu użył moich zdjęć do swojego ogłoszenia. Czemu po prostu podprowadził mi moje zdjęcia i próbuje sprzedać kartę, której nie ma, bo leży u mnie po prostu na szafce i czeka na kolejnego kupca. Wtedy chłopak zaniemówił i usłyszałem od niego tylko takie spierdalaj. No i rozłączył się. Potem próbowałem do niego dzwonić, to abonent tymczasowo niedostępny. Co ciekawsze, chłopak nie przewidział tego, że mieszka 3 km ode mnie. Taki zbieg okoliczności, że ja mieszkam w małym mieście Oles, no tam 10 tysięcy osób, i że trafił po prostu na mnie. Znaczy nie wiedział, że po prostu, że trafi w swojej miejscowości, tam gdzie my mieszkamy, trafimy na siebie oboje. Też byłem bardzo zdziwiony, jaki ten świat jest mały. No ale co, nie mogłem za bardzo nic z tym zrobić, ponieważ nie znałem dokładnej lokalizacji. Jedyne co mogłem zrobić, to po prostu zgłosić do administratorów OLX-a nadużycie, skopiowanie próby oszustwa. Po 2-3 dniach ogłoszenie zniknęło z OLX-a. No a co mi pozostało? No tylko Was ostrzec po prostu, że ludzie nawet za głupie 80 zł będą Wam wciskać kit, byleby tylko Was oszukać na taką kwotę. No nie mówię, że to są już jakieś wielkie pieniądze, ale dla kogoś, kto składa komputer za 300-400 zł i liczy się na niego każdy grosz, a tu nagle zostaje oszukany, bo dostaje niesprawną kartę graficzną lub w ogóle jej nie dostaje, no to według mnie jest trochę nie fair i powinniśmy coś robić z takimi oszustami. To tyle z tej historii. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Za niedługo więcej odcinków. Na razie trzymajcie się. Cześć.